Cześć! Już niedługo idziemy do szkoły. Od września, ciśnie za cały miesiąc, zaczynamy pierwszą klasę. A więc to najwyższy czas, żeby wybrać plecaki. A wybór nie jest łatwy. Spójrzcie, ile tu jest fajnych plecaków. Z tych wszystkich, które tu widzicie, musimy wybrać tylko jeden. Oczywiście po jednym dla każdej z nas. Mamy też asystentkę, która nam w tym pomoże. A więc zaczynamy wielkie przymierzanie plecaków. Jeszcze zanim dziewczynki zrobią prezentację tych wszystkich plecaków i tornistrów, chcę Wam powiedzieć kilka słów na ich temat. Mamy tu plecaki i tornistry różnych marek. Mamy markę Coolpack, Topgal, Straight, Derform, Herlitz, Head, Astrabag i Passo. Wszystkie marki, które tu wymieniłam, zajmują czołowe miejsca w różnych internetowych rankingach na najlepszy plecak do pierwszej klasy. Wielokrotnie też przejawiały się w Waszych propozycjach. Poprosiłam na Instagramie Was o polecenia fajnego, porządnego i ładnego plecaka bądź tornistra dla dziewczynek. I wielokrotnie właśnie te marki się powtarzały i dlatego też właśnie one są tu u nas i dziś będziemy sprawdzać, czy rzeczywiście są tak fajne, jak o nich piszą. Podczas prezentacji tych plecaków i tornistrów przez dziewczynki, którą właśnie zaczynamy, poopowiadam Wam troszkę o kryteriach, którymi kierujemy się przy wyborze plecaka bądź tornistra do pierwszej klasy. Przede wszystkim zwrócimy uwagę, czy plecak nie jest za ciężki, bo plecak nie powinien być ciężki. Zbyt duże obciążenie źle wpływa na kręgosłup, źle wpływa na stawy, powoduje wady postawy. Także ciężkich plecaków nie chcemy, zwłaszcza że dziewczynki są drobne. Żadna z nich nie przekroczyła jeszcze wagi 20 kg, także ten plecak nie może być ciężki. Chociaż wiem, że każdy z tych modeli, które tutaj mamy, spełnia to kryterium, bo już przy ich wyborze, przy zamawianiu tych plecaków i tornistrów patrzyłam na ich wagę i żaden z nich nie waży więcej niż kilogram. Drugie kryterium to rozmiar plecaka. Plecak nie powinien być zbyt duży. Starałam się zamawiać tylko te plecaki, które są polecane dla dzieci do pierwszej klasy, dla drobnych dzieci. Ale wiadomo, że plecak, tak jak fotelik samochodowy, trzeba przymierzyć do dziecka. On musi pasować. Plecak nie powinien wystawać, albo przynajmniej nie powinien zbyt wiele wystawać ponad linię ramion. Nie powinien też dosięgać do pośladków ze względu na jego komfort użytkowania, ze względu na zdrowie dziecka. Dziewczynki, tak jak wspomniałam, są drobne. Żadna z nich jeszcze nie przekroczyła 120 cm wzrostu. Także ten plecak musi być niewielki, ale mimo wszystko musi być na tyle duży, żeby zmieścić spore podręczniki szkolne, czy na przykład teczki w formacie A4. Trzecie kryterium to szelki. Sprawdzimy, czy szelki są odpowiednio grube, odpowiednio miękkie, czy są wygodne, czy nie wpijają się w ramiona, czy nie zsuwają się z ramion. Fajnie, jeśli plecak też posiada pas piersiowy. Pas piersiowy odciąża ramiona i zapobiega suwaniu się szelek z ramion. Dziewczynki bardzo lubią plecaki z pasami piersiowymi, więc to, na to na pewno zwrócimy uwagę. Czwarte kryterium to plecy. Czy plecy są odpowiednio sztywne? To też wpływa na komfort użytkowania i również zabezpiecza książki, rogi książek przed zniszczeniem. Piąte kryterium to łatwość użytkowania, czyli sprawdzimy, jak otwiera się plecaki, chociaż to jest sprawa bardzo indywidualna, bo niektórzy wolą plecaki zasuwane na zamek, inni wolą na klamry. Zobaczymy, jak do tego odniosły się dziewczynki. I szóste, najważniejsze kryterium to design, bo plecak, zwłaszcza do pierwszej klasy, musi być piękny, musi się podobać. Po tej szybkiej prezentacji, w czasie której już można było zauważyć, że niektóre modele plecaków i tornistrów leżały lepiej na plecach, inne gorzej, teraz przyjrzymy się im dokładniej. Mamy też tu przygotowane różne artykuły szkolne. To jeszcze nie jest docelowa wyprawka dziewczynek, ale takie przykładowe artykuły, które nosi się zazwyczaj w plecaku. No i co tu mamy, dziewczyny? Teczkę, dwa podręczniki, trzy zeszyty, portfelik, bidon, farby, śniadaniówkę. Mhm.
I piórnik. I piórnik. Tak. I zapakujemy sobie wszystkie te przybory do plecaków. Sprawdzimy, czy się mieszczą. Sprawdzimy też, ile plecaki ważą z tym wyposażeniem. Ale zanim zważymy plecaki, to jeszcze zważmy tą wyprawkę, ile ona sama waży. Klarunia, włączysz wagę? Nasze wyposażenie plecaka waży równo 2,5 kg. No dobrze, to co dziewczyny, od których plecaków zaczynamy? Które bierzemy na pierwszy ogień? Kulpaki? Z marki Kulpak mamy dwa modele plecaków, te wzorzyste trzy i te, które wzięły dziewczynki, czyli takie plecaki cieniowane. Kto ładuje wyprawkę do plecaka? Ok, pierwsza pakuje Klarunia plecak. O, fajny jest ten plecak, bo ma kilka oddzielnych komór i w tej jeszcze dodatkowo są różne kieszonki w tej przedniej. Zmieściło się. Do największej komory pakujemy teczkę. Tu jest jeszcze taka dodatkowa kieszeń. Gigantyczna. Zmieści się teczka? Zmieściła się, fajnie. Pakujemy książki. Zeszyty. Pakujemy kartki. I mam jeszcze śniadaniówkę. A śniadaniówkę, jak jest miejsce, to do oddzielnej spróbujmy zapakować. Jeśli się zmieści. Do tej. Śniadaniówkę podnosimy. Proszę, bidonik. Miejsce na bidon jest. I gotowe. Czyli wszystko się zmieściło. No dobrze, to zważmy ten plecak. Plecak z wyposażeniem waży 3,25, czyli sam plecak waży 750 gramów. Jak się go weźmie tak na pusto do ręki, to rzeczywiście jest leciutki. Zapiąć. Tylko włosów sobie nie zepnij. Jak, Klarunia? Ciężki jest. No, a pokaż z tyłu. Bo dużo do niego napakowałyśmy. Plecak jest porządny, ma szerokie szelki, chociaż nie wiem, czy nie są one aż za szerokie, jak na wąskie ramionka dziewczynek. Ma pas piersiowy regulowany, także to jest na plus. Nawet ma taki bajer przy tym pasku, jak gwizdek. Ma podwójne suwaki. Także bardzo łatwo się plecak otwiera. Mają usztywniane plecy. Nie są one bardzo sztywne jak w tornistrze, ale są usztywniane. Fajnie wyprofilowane. Jak się, Anielka, czujesz w tym plecaku? Ciężki. Ciężki jest? No sporo do niego zapakowałyśmy, ale myślę, że jednak tyle będzie trzeba nosić. No bo przecież jeszcze śniadaniówkę trzeba będzie wypełnić, póki co jest pusta. No i jak nie farby, to będzie trzeba coś innego przynieść, na przykład strój na WF. Także zawsze coś do noszenia będzie. Mhm. Albo segregator z kartami Pokémon, nie? No właśnie. Powiem Wam szczerze, że zastanawiam się właśnie, jak to jest z tym wyposażeniem plecaka, bo czytałam, że Instytut Matki i Dziecka zaleca, by waga plecaka nie przekraczała 10% wagi dziecka, czyli w przypadku dziewczynek to raptem 2 kilo. Więc jak to ma wyglądać w praktyce, bo przy plecaku, który waży 750 gramów, to raptem zapakujemy do niego podręczniki, zeszyt, piórnik i już będzie 2 kilo, a co dopiero jak jeszcze właśnie dziecko ma zabrać ze sobą do szkoły wodę, coś do zjedzenia, czy jakieś dodatkowe artykuły jak farby, czy strój na WF. Jestem ciekawa, jak to wygląda w praktyce. Dajcie znać w komentarzach, jeśli nie będzie ich tu pod filmem, to w karcie społeczności zrobię oddzielny post właśnie na temat wagi plecaków. Napiszcie, ile ważą plecaki waszych dzieci lub wasze plecaki i w której klasie oczywiście jesteście, bo jestem naprawdę ciekawa, jak to wygląda w praktyce. Jakbyście miały ocenić te plecaki, wystawić im ocenę, to jaką ocenę byście im wystawiły? Zakładając, że ocena 1 to jest obrzydliwy, ocena 2 to jest brzydki, ocena 3 to jest taki sobie, ocena 4 ładny,
A ocena 5. Bardzo ładny. Cudowny. 6? Na 6 to jest wyjątkowy. Najładniejszy ze wszystkich. No to którą, jaką ocenę byście wystawiły tym plecakom? Ja tym wystawiłam 4. 4. A Klarunia? 5. Ok. Który teraz plecak będziemy pakować? To może ten drugi kulpak, co? Od razu już idźmy za ciosem i teraz ten drugi model kulpaków. Tu też jest taka oddzielna kieszeń? Też jest oddzielna kieszeń na plecach. We wszystkich kulpakach są oddzielne. Ale tu nie ma u mnie. Bunker nie ma. Nie ma? A rzeczywiście. Nie, nie. W tym wzorze nie ma. Też nie. O, u ciebie też nie ma, czyli tylko w tym modelu Anieli. Nie ma. Do średniej kieszeni. Anielka, pakujesz co? Śniadaniówkę. Śniadaniówkę. Tam też widzę, że są jeszcze jakieś dodatkowe kieszonki, tak? Ja to pewnie jest na łówek, to jest takie chude. Tak, na jakiś długopis, pióro. Tu też jest kieszonka. Kieszonka. I jeszcze jest jedna zasuwana. Fajnie. Zawsze można schować sobie jakiś na przykład portfelik. A ty gdzie pakujesz portfelik? Tutaj. Tutaj akurat nie ma nigdzie. Do tej najmniejszej, tak? Chcę sobie portfeliku. Miło, jak ci będzie tam. W tej akurat jest jedno zapięcie, nie ma dwa. Aha, w tej najmniejszej kieszeni jest tylko pojedynczy suwak. W poprzednich są podwójne. Jest miejsce na bidon, nawet z dwóch stron są kieszenie. Ten plecak waży 3,20, czyli jest ciut lżejszy od poprzedniego modelu. No, raptem o 50 gramów, ale zawsze to coś. Plecaki z tej serii, tak jak i poprzednie, mają pas piersiowy, mają ten bajer, jakim jest gwizdek, mają grube, wyścielane ramiona. Nie wiem, czy nie są one ciut przygrube, jak dla naszych drobnych dziewczyn. I jak się, Aniela, czujesz w tym plecaku? Ciężki jak poprzedni. Ciężki jak poprzedni. No lżejszy nie będzie. Usia, doniesiesz taki plecak do szkoły? Średnio. Średnio. To teraz pora wystawić plecakom oceny. Dziewczyny, powiedzcie, jak się Wam one podobają? Jakie oceny wystawiacie? W moim plecaku wystawiam 5. 5 dostaje Twój plecak. Ok. Aniela? 5. 5. A Klaruni plecak? Również 5. 3 5. No pięknie. No rzeczywiście, bardzo ładne mają wzory. Kolejne plecaki, jakie sobie obejrzymy, są marki Top Gel. Mamy 3 różne wzory. Te plecaki również mają kilka kieszeni. Do największej pakujemy największe rzeczy. O, widzę, że tu tak na luźno wchodzi tateczka. Rzeczywiście, w środkowej kieszeni jeszcze jest dodatkowa taka kieszeń z siateczką. O, i miejsce na podpisanie plecaka. Tu? Jest jeszcze taki bajer na klucze. Taka przypinka, o, którą można sobie odpiąć i przyczepić, żeby klucze się gdzieś w plecaku nie pomieszały z innymi. Tak, nie zawieruszyły i nie zgubiły. Tak, rzeczywiście. W tym plecaku w każdej komorze są dwa podwójne suwaki. Tak, i bajer, który Łucji się bardzo podoba. Taka przywieszka z kryształem. Przy każdym plecaku jest jakaś przywieszka. U Klary jest serduszko, a u Anielki pomponik. Hello! To co, wszystko się zmieściło? Nie, jeszcze bidon. Aha, jeszcze bidon. Jest miejsce na bidon? Nie, ale jest po jednej stronie. Tutaj jest taka, można sobie coś przywiązać. Tak, rzeczywiście. A u Klaruni? Z dwóch stron jest miejsce na bidon. A u Anielci, tak jak i u Łucji, jest miejsce na bidon tylko po jednej stronie plecaka. Ale to, co jest fajne we wszystkich tych trzech modelach Top Gelu, to są szelki, które są regulowane nie tylko na dole, jak standardowo, ale również tu na górze są regulowane, także duży plus
za tę dodatkową regulację, bo wtedy plecak lepiej przylega do pleców. No i oczywiście jest pas piersiowy, który również jest regulowany. Waży 3,35, czyli odjąć 2,5 kg wyposażenia to jest niecałe 900 gramów, czyli waży trochę więcej niż te kulpaki, które przed chwilą ważyłyśmy. W tym plecaku jeszcze jest fajne to, że ma gumowe nóżki, które zapobiegają niszczeniu dołu plecaka, otarciom. Problem jest taki, że ten plecak jest na łucję duży. On troszkę wisi poniżej pupy. Spójrzcie, na Klarze już leży trochę lepiej, bo aż tak bardzo jej nie zwisa. To teraz pora wystawić ocenę plecakom za wygląd. Aniela, jaką ocenę wystawiasz? Piątka. Piątka. Ty też piąteczkę. A Klaruniej plecak na jaką ocenę zasłużył? Na szóstkę? Tak nieśmiało. Najpiękniejszy ze wszystkich jest? Najbardziej Ci się ten podoba, tak? No, rzeczywiście jest śliczny. Teraz obejrzymy plecaki marki Straight. Jak tu jest w tej głównej komorze? Widzę, że tu jest jakaś mała kieszonka. Taka mała, zwisająca. Śniadaniówkę widzę, że Łucja pakuje do środkowej kieszeni. A jeszcze jest trzecia, mniejsza. O, również są różne przegródki. I miejsce na bidon również jest. Kieszonki są z dwóch stron. Wszystko się zmieściło? 3,15. Czyli odjąć 2,5 kilo. 650 gram? To jest najlżejszy z tych wszystkich plecaków, które dotychczas oglądałyśmy. I przymierzamy plecak. Również ma pas piersiowy, grube i miękkie szelki. Ale lekki. Lekki? Tak. Klara od razu poczuła różnicę. Łucja tutaj narzeka, że plecak jej na pupę najeżdża. Ale niestety Łucja jest na tyle drobna, że jest to problem, który występuje przy większości plecaków. Tutaj zdecydowanie lepiej niż na Łucji leży ten plecak, no bo Klarunia jest o kilka centymetrów wyższa od Łucji, także inaczej to już wygląda. No i jak się w nim czujesz, Klara? Dobrze. Te plecaki mają również podwójne suwaki, ale tylko w tej największej komorze, bo w dwóch kolejnych już jest pojedynczy. I co fajnego mają, to takie gumowe nóżki. Jak Wam się podobają te plecaki? Klarunia, może Ty pierwsza. Piąteczkę dostaje Klary, plecak w koteczki. Anielka? Piąteczka. Również piąteczkę dostają jednorożce. Piąteczkę. I też kotki piątki dostają. No dobrze, mamy trzy piątki. Teraz obejrzymy plecaki marki Head, które mają Łucja i Anielka oraz plecak Astrabag, który ma Klarunia. One są z różnych marek, ale są dość podobne zarówno wizualnie, jak i od tej strony technicznej. Wszystkie trzy są ciut mniejsze od tych poprzednich, które mierzyłyśmy, bo mają 20 litrów, a tamte miały 21. I też dużo cech wspólnych mają. Łucja już zaczęła pakować. Widzę, że wszystko fajnie wchodzi do tego plecaka. Anielka, mogę zobaczyć plecy? Mhm. Też są usztywniane. Też są wyprofilowane. Również są trzy komory. W tej największej jest jeszcze mała kieszonka, średnia komora i mała, w której są różne przegródki. Klarunia, czy w Twoim plecaku jest tak samo? Tak, tu też widzę, że w tym małym są, w tej małej komorze są przegródki. Jest średnia i ta większa z kieszonką. I wszystkie te plecaki, zarówno Astrabag, jak i Head, mają nóżki gumowe. No dobrze, zmieściło się wszystko, Łusia. Miejsce na bidon jest. Runia tak samo? Też są dwa miejsca na bidon. Plecak waży 3,15. Czyli bez wyposażenia 650 gramów, czyli bardzo lekki. Łusia jest niezbyt zadowolona, bo się ten plecak Łucji bardzo podoba z wyglądu,
a niestety nie jest zbyt dla niej wygodny. Tutaj, i drugie tutaj. I jak, Anielcia, się czujesz w tym plecaku? Danieli jest wygodny, tak? Na razie jest najwygodniejszy z tych wszystkich, które przemierzyłam. Naprawdę? Daruniu, a dla ciebie jest wygodny? Nie. Też niewygodny dla ciebie, tak? Pora wystawić oceny plecakom za wygląd. Dziewczyny, jak wam się podobają? Aniela, jaką ocenę wystawiasz? Szóstka. Szóstka, czyli to jest najpiękniejszy z tych wszystkich plecaków, tak? Szóstka. Według Lucji też szóstka. A Klarunia? Piąteczka. Piąteczka, czyli bardzo wysokie noty dostały te plecaki. Teraz sobie obejrzymy tornistry. To są tornistry marki Herlitz. Jeśli chodzi o tornistry, to są zwolennicy i przeciwnicy tornistrów. Jedni uważają, że tornistry są super, bo bardzo łatwo dziecku jest zajrzeć do środka i znaleźć potrzebne przybory. Inni zaś uważają, że tornistry są nie bardzo ze względu na sztywne plecy, bo tornistry mają bardzo sztywne plecy. Tutaj do małej kieszonki widzę, że Klara wkłada portfelik. Tutaj już są włożone akcesoria szkolne i jeszcze trzeba zapakować śniadaniówkę, która też się musi zmieścić do tej dużej komory, bo już innej możliwości nie ma, gdzie jej włożyć. W tych tornistrach akurat zamknięcie jest na taką klamrę. Dziewczyny, czy to jest wygodne zamknięcie? Łucja, wygodnie ci tak zamykać plecak? Nie. Dla Łucji nie, a dla Klary? Wygodnie. Wygodne zamknięcie. Anielka, a tobie łatwo się zamyka? Łatwiej się. Tak? Wystarczy, że się naciska i do góry. Czyli wolisz takie zapięcie niż suwak? W tornistrach takie wolę, a jak są takie tam, to takie mniejsze plecaki. Tornistry, takie plecaki, to wolę te suwaki. A tak w tornistrach gotowe. No właśnie. Kto co lubi. Miejsce na bidon też jest, ale tylko z jednej strony. A nie, z dwóch stron. Okej. Okay. W tych tornistrach są dwie kieszenie po dwóch stronach. Tutaj jest też informacja, że tornister waży mniej niż kilogram. No to zważmy go. Zobaczymy, czy rzeczywiście waży mniej niż kilogram. Waga nam pokazuje 3,35, czyli po odjęciu 2,5 kilo wyposażenia sam tornister waży 850 gramów. Czyli leciutki jest. Klarunia, przymierzasz? W ogóle spójrzcie, jak one są pięknie wykonane. Ten jednorożec jest taki wyszywany. A na tornistrze Łucji jest koliberek, który ma cekinowe skrzydełka. Panielki na tornistrze, co jest? Baletnica z cekinową sukienką i brygocie z niebieskimi bucikami, z koroną niebieską i całą niebieską parasolką. Taką brokatową. Te tornistry również mają pas piersiowy, mają mięciutkie szelki, no, fajnie są wykonane. Klarunia, jak ty się w nim czujesz? Wygodny jest? Muszę wam powiedzieć, że mi osobiście te tornistry się bardzo podobają, ale ich dużym minusem jest brak oddzielnej komory, do której można byłoby włożyć te śniadaniówki, bo jednak trochę się obawiam, że w razie awarii, w razie gdyby ta śniadaniówka nie została dobrze domknięta, no to ucierpią na tym podręczniki i zeszyty, a zawsze w oddzielnej komorze byłoby trochę bezpieczniej. Te tornistry leżą fajnie, bo leżą nad pupą, nie? Można się na nią oprzeć. No, dodatkowy plus Anielka znalazła. O, a tutaj możecie jeszcze zobaczyć dno tornistra. Jest plastikowe i ma też taki wystający element, który jeszcze zapobiega otarciom. Anielka, a ten tornister nie jest dla ciebie za sztywny? Nie bolą cię plecy od niego? Nie. Nie? Tylko tutaj jest trochę niewygodnie, bo to twarde tutaj, tylko jest twarde. Ten plastik ci się w plecy, tak? Wbija? I jak, Busia? Wygodny? Niewygodny? A gdzie jest niewygodnie? Tutaj. Na plecach? Tutaj.
i pora wystawić oceny tornistrom. Klara, jaką ocenę dajesz swojemu? Piątka. Piątka. Anielka, ty? Piątka. Również piąteczka. Piąteczka. I Łucji również dostaje piąteczkę. Teraz oglądamy tornistry marki Derform. Bardzo mi się podobają printy na nich. Mega wyglądają. I te mają tutaj trzy przegródki w dużych. Trzy tak, przegródki. I jeszcze widzę, spójrz, otwórz. Zasuwaną na suwak. Mhm. O, my też. To jest gigantyczna kasonka. Tylko, że i mają tutaj zapięcia. Tak, te nie mają pasa piersiowego. Mhm, albo na karteczkę z imieniem i nazwiskiem właściciela. I te tornistry są w przeciwieństwie do poprzednich zamykane na suwak, który również jest podwójny. Pokaż, dół. Jest mięciutka. Gumowe. Mhm. Dobrze. Nie jest takie twarde. Teczka fajnie, weszła luźno. Podręczniki. Chyba, wszystkie klepki, kary do jednej. Ja bym tu włożyła śniadaniówkę. A śniadaniówka do ostatniej. Mhm. A to do innej. Czaj. Włożymy portfelik. I bidon. Jeszcze zanim go zważymy, pokażę wam, kto nam towarzyszy przy nagrywaniu. Gucia, bo Gucia dzisiaj zwariowała na punkcie gryzienia prętów klatki. Także cały czas nam tu hałasowała, więc ją wzięłam na ręce i nagrywa razem ze mną. Ten tornister z wyposażeniem waży 3,40, czyli bez zawartości 900 gramów. Czyli jest trochę cięższy od poprzedniego. To co, przymierzamy? Nie jest łatwo z tymi długimi włosami, co dziewczyny? Może po jakimś czasie chodzenia do szkoły w końcu zdecydujecie się na podcięcie tych włosów, co? Na krótko. Do uszu. Do to? No? Nie. A dokąd byś pozwoliła obciąć? Tylko do. Ja tylko dotąd. Ja bym pozwoliła obciąć. To sąd byś pozwoliła obciąć? Tylko to. No bardzo by to nie wpłynęło na komfort użytkowania plecaków. Tylko dotąd. Tak? Zgadzasz się, żeby tyle podciąć włosy? Mhm. Chyba dotąd. Nie dotąd. No dobra, to cię dzisiaj wieczorem cię obetnę. Nie, albo tak. Anielka, to o dzisiaj wieczorem, tak, okej? Tak. No to powiedz mi, ile mogę dzisiaj wieczorem cię obciąć? Nie, mama. Niewygodnie. Niewygodnie jest? Tak. A co jest niewygodne? No bo tutaj mnie swędzi i tu. Mhm. Tutaj ciśnie, wie się w szyję, nie ma pasa piersiowego. A na plecach jak leży? Dobrze. Wygodnie? Tak, wygodnie. I na dole też? No tutaj nie. Tutaj się wbija? Tutaj to, tutaj. Klara ledwo założyła tornister, już krzyczy, że go zdejmuje. Niewygodny? Niewygodny. No dobrze. I pora teraz ocenić tornistry. Dziewczynki, jak wam się one podobają? Klarunia, jaką ocenę dajesz? 4. Anielcia, ty? Piątka. Piąteczkę. A Łucja? Piąteczkę. Również piąteczkę. No tak, piękne tornistry. Podobają się tylko? Niewygodne. A ja muszę wam powiedzieć, że dla mnie ta trójka to chyba faworyty, jeśli chodzi o wygląd. Bardzo mi się podobają, zwłaszcza te właśnie printy tutaj na tych plecakach. Ale no cóż, tak to bywa. Najważniejsze, aby dziewczynom się podobały i były też dla nich wygodne. I sięgamy tornistry Passo. Mamy dwa tornistry tej firmy z pandą i z jednorożcem. Widzę, że ten tornister również jest zasuwany na podwójny suwak. Czy ma... też ma takie. O, ma dodatkową zasuwaną kieszonkę w środku. O, zamykamy. Tu też niestety nie ma możliwości śniadaniówki włożyć do osobnej
komory. Z jednej strony ma kieszonkę, a z drugiej strony tornistra jest kieszeń na bidon. Spód tego tornistra również jest gumowy i tornister ląduje na wadze. A waga pokazuje 3,5 kg, czyli ten tornister waży bez wyposażenia kilogram, czyli jest najcięższy z tych wszystkich, które tu mamy. Sprawdźmy, czy czuć tą różnicę na plecach. Jak, Anielcia, czuć tą wagę na plecach? Czy nie czujesz różnicy w porównaniu do poprzednich? Nie czuć, tylko tutaj. Wbija się w szyję. Wbija ci się w szyjkę, tak? I ten tornister również nie ma pasa piersiowego. A jak na plecach i pupa? Dobrze. Tylko tutaj się wbija. A Łucja jak się czuje w tym tornistrze? Dobrze. Nie uwiera nigdzie? Tutaj mnie swędzi i trochę mi ściąga z pasu. Ocenimy te tornistry pasu. Dziewczyny ustaliły, że wystawią oceny każdemu z tych dwóch. I jako pierwszy będzie jednorożec. Jakie oceny dostaje? 5. Łusia, a ty jaką udajesz? Czyli truja. Ok. A panda? Jakie oceny dostaje panda? 5. Według całej trójki 5. No dobrze, fajnie. To obejrzałyśmy wszystkie tornistry, wszystkie plecaki. Pora teraz, dziewczyny, wybrać faworytów. Dziewczyny tutaj odtańcowywują taniec radości, bo też już zostały wybrane te jedyne, najlepsze. I co, dziewczyny, pochwalicie się? Które z nich będą wam towarzyszyć podczas szkolnej przygody? Ten. Wszystkie trzy wybrały tej samej, te same modele plecaków, czyli firmy Top Gel. Dziewczyny, a dlaczego wybór padł akurat na te? No bo są najwygodniejsze i najfajniejsze. I są ładne. No dobrze. Także plecaki mamy wybrane. To co, jeszcze raz je zapakujemy. Przymierzymy je po raz ostatni, żeby się upewnić, czy na pewno są dobre, tak?